sędzią tego pojedynku, a my czekamy, aż w ringu zamelduje się reprezentujący Złomiarz Team Gdańsk, Szymon Majewski. To nie jest TVN, nie jest Radio Z, ale mamy Szymona Majewskiego, który zresztą jest wielkim fanem boksu, uczestniczył tutaj w Nadmorzem, również w obozach pięściarskich. No i zobaczymy, jak zaprezentuje się ten zawodnik. Złomiarz Team Gdańsk, klubu, który jest znany z bardzo mocnego brazylijskiego jiu-jitsu, bowiem między innymi Daniel Wrzesiński, tutaj rywalizował. No tak, natomiast jeśli w momencie, kiedy do Złomiarza dotarł trener Mateusz Kowalski, no to też ta sekcja się bardzo mocno rozwinęła. On jest niesamowitym specem od walk stójkowych. No, dodajmy, że między innymi przygotowywał Sebastiana Przybysza do walk na galach KSW, a teraz jego zawodnik Szymon Majewski przechodzi do ataku. Szymon Majewski, no też brązowy medal Mistrzostw Świata, tak jak wspomniałem wcześniej, złoto na Pucharze Świata. Oj, teraz mocna akcja tam, trafił tym wysokim kopnięciem zawodnik Złomiarza, ale szybko doszedł do siebie Daniel Miłek, reprezentujący WM Warriors Olsztynek. Rekord Daniela to dwie walki wygrane, dwie walki przegrane, natomiast całkiem niedawno wygrał podczas gali DFN na punkty. No jestem ciekaw, co zaprezentuje, bo z tego, co się dowiedziałem, to naprawdę charakterny chłopak, zresztą widać to w walkach. Długi prawy sierpowy, długi prawy prosty. Wysoko garda, pracuje na nogach. Zobaczymy, czy to wystarczy na to, żeby wygrać się z niesamowicie utalentowanym Szymonem Majewskim. Tak, no, koordynacja ruchowa Szymona naprawdę na wysokim poziomie. Fenomenalnie ogląda się pierwszą rundę w wykonaniu tego zawodnika. Naprawdę wielki, wielki talent nie tylko pomorskiego, ale również polskiego kickboxingu. Teraz dobry middle, poprawka lewym na dół w wykonaniu reprezentanta Złomiarza. Poprawka lewym high kickiem, natomiast przyjął to przeciwnik na gardę. No Mateusz z wykształcenia, co teraz zobaczyliśmy, ale piękne nożyce i mamy pierwsze liczenie. No zabawił się trochę w karatekę, niczym Lyoto Machida zrobił to Szymon Majewski. A no więc właśnie, Szymon Majewski z wykształcenia jest karateką. Od 6 roku życia trenuje karate Kyokushin, więc właśnie mieliśmy okazję zobaczyć czyste karate Kyokushin w wykonaniu Szymona Majewskiego, który od razu przychodzi do ataku. Oj, 10 sekund, ale zobaczymy. Nie, nie starczyło czasu, żeby policzyć przeciwnika drugi raz. No fenomenalna pierwsza runda dla Szymona Majewskiego. Za kulis dodam, że jakiś czas temu mieliśmy okazję razem pojechać na Mistrzostwa Polski w formule Kicklight właśnie z Mateuszem Kowalskim i z Szymonem Majewskim. No i muszę dodać, że Szymon to taki facet bardzo skromny, bardzo wytonowany, skoncentrowany, który wie, dokąd dąży, dokąd zmierza. On już wtedy, bo razem dzieliliśmy pokój na wyjeździe, on już wtedy mi powiedział, że chce zostać mistrzem Polski po raz kolejny, chce zostać mistrzem świata, a następnie rozpocząć karierę zawodową. No miejmy nadzieję, że jego plany wejdą w życie. Mieliśmy kilku fenomenalnych kickbokserów, może niekoniecznie mistrzów świata, ale którzy walczyli w Glory. Michał Turyński, Rafał Dudek, Łukasz Pławecki, żeby wymienić tylko tych trzech, czy znanych chociażby z Pomorza Michała Wlazło, czy też Roberta Maruszaka. Widać już Szymona tę pracę właśnie kicklightową, ona no, kicklightową, co prawda ciosy są na 100% ze strony Szymona, natomiast widać tę kicklightową pracę na nogach, przód, tył, dużo porusza się na nogach, no właśnie widać jak cały czas na nich pracuje, szybkie ciosy, prawy low kick na nogę zagroczną. No właśnie bardzo ciekawa akcja, bo to już ten lewy low kick któryś raz trafiony, teraz nie będzie liczenia, wytrącony tylko z równowagi reprezentant WM Warriors Olsztynek. No i czas zarządził sędzia Tomasz Ciepłuch na poprawienie ochraniacza i wracamy do rywalizacji w rundzie drugiej. Świetne przepuszczenie i prawy low w wykonaniu Szymona.
Ale zawija, szuka, widać, że szuka Szymon tego wysokiego kopnięcia. Chciałby skończyć chyba walkę przez high kick, no byłoby to spektakularne, byłoby to widowiskowe. No i na pewno dotkliwe dla przeciwnika. Chwila czarowania, teraz wyszukiwanie swojej akcji, zmienił pozycję. Ale! Zaskoczył tym hajem, zmieniając pozycję Szymon Majewski. No właśnie widać, jak zamienia, prawda, z lewej na prawą. No i ma w tym niesamowicie wiele... Oj, kolejne nożyce! Teraz próbuje wykończyć swojego zawodnika Szymon. No, zapędził się trochę, jedno naciągnięcie, jedno kolano. Tak mówią regulaminy Polskiego Związku Kickboxingu. Dziesięć sekund do końca rundy. Zobaczmy, czy jeszcze przyspieszenie z jednej bądź z drugiej strony. Zakręcił jeszcze obrotówkę Szymon Majewski. No i kończymy rundę drugą. W rozmowie z trenerem Daniela Miłka powiedział mi, że Daniel to taki zawodnik, który nie odpuszcza i pomimo dosyć krótkiego stażu, bo ma za sobą dopiero 4 lata treningów, Daniel jest zawodnikiem, który jest na każdym treningu, jest bardzo konsekwentny i jak powiedział jego trener, nawet teraz w tym okresie, gdy urodziło mu się dziecko, bardzo stara się godzić rolę ojca, partnera i właśnie sportowca, więc nawet w tej sytuacji, gdzie mam małe dziecko, jest na treningach, jest bardzo sumiennym zawodnikiem, jak wspomina jego trener. Ostatnia, trzecia runda, Szymon Majewski, narożnik czerwony, no i mocno zaczął, piękny prawy nad lewą ręką i poprawka midlem, teraz front na głowę w wykonaniu zawodnika Złomiarza. Ale Daniel Miłek również odgryza się swoją akcją pięściarską. Dobry lewy teraz sześćwiertkowy. No i świetny dip teraz wytrącił z równowagi Daniela Miłka Szymon Majewski. Kolejny front. Kolano. Mocno, mocno przyciska teraz Majewski, zamknięty w narożniku, Miłek schowany za podwójną gardą. No kto wie, czy sędzia nie wkroczy i nie zacznie liczyć, bo to ciosy bez odpowiedzi. Jeszcze raz, jeszcze jedno kolano. No i w końcu uciekł z tego narożnika Daniel Miłek. Podpuszcza go Szymon, podpuszcza. Widać, że zamiana gardy. Przekrok, ale długi lewy middle. Teraz jeszcze prawy sierp do tego. Była Matrixa, nieudana. Dobry, teraz jeszcze jeden tip w wykonaniu Szymona Majewskiego. No trochę nam uspokoiła się ta akcja w trzeciej rundzie. Burzliwy początek, ale teraz już Majewski uspokoił akcję. Piękny teraz high kick, ześlizgnął się po rękawicach i po włosach Daniela Miłka, który wciąż w głębokiej defensywie, reprezentant WM Warrior Olsztyn. Jeszcze lewy, aj, kolano prawe ze strony Szymona. Ach, jeszcze obrotówka, gdyby to weszło, no myślę, że... Że moglibyśmy mieć dyskwalifikację, bo tam celował piętą, a to rywalizacji prawda. Polskiego Związku Boksingu kopnięcia piętą są zakazane. Oczywiście taki już żarcik na sam koniec. Świetny występ, przede wszystkim świetna walka, wielkie brawa dla obu zawodników. Czekamy na decyzję sędziów, jesteśmy bardzo ciekawi, jak tą walkę zinterpretowali dzisiejsi arbitrowie. No tak, kolejna walka, kolejna dobra, fajna walka. Świetnie się to oglądało. Były akcje, były uderzenia, no momentami naprawdę mocne. Było liczenie. Można powiedzieć, czekamy na knockout. Knockoutu się nie doczekaliśmy. Pierwsze liczenie dzisiejszego wieczora, a za moment werdykt. Jednogłośnie na punkty zwycięża Majewski, narożnik czerwony.
A więc jednogłośna decyzja sędziów i Szymon Majewski dopisuje kolejne zwycięstwo do swojego półzawodowego rekordu. No i czekamy na te tytuły mistrza Polski, mistrza świata, no i na to, aż w końcu pojawi się na zawodowstwie, na tym pełnym zawodowstwie reprezentant Złomiarz Team Gdańsk. No brawo, brawo Szymon, świetna robota. Naprawdę, no, bardzo dobre widowisko, bardzo dobra praca. Widać, że ten chłopak jest świetnie wyszkolony. Widać, że wie, co robi i nie bez przyczyny ma te tytuły, na które zapracował.